My już w domu, ja w ogóle jak na siebie teraz patrzę, muszę powalczyć z tym wysypem, który mi się tu wydarza. Ale nie o tym, byliśmy w Biedroneczce, zrobiliśmy zakupy, jedna torba, druga, jeszcze gdzieś tam w trzeciej mam ręcznik papierowy, skrzywka coli, zero wjechała. Tutaj mam w ogóle malinki. Dzisiaj kupiłam dwie paczki, jedną usiadłam i powiem wam, że były bardzo spoko. I w ogóle kupiłam, tak się muszę do światła ustawić. Kupiłam też buty, o tym już chyba wspominałam we wcześniejszym filmie. I w końcu do mnie przyszły, więc rozłożę się z tym wszystkim i zaraz do was wracam. Dobra, więc tak wyglądają nasze zakupy. Jeszcze resztki są na dole, resztki, czyli właśnie banany, arbuz, tutaj jest paczka kurczaka i paczka indyka, do tego jeszcze były dwa soczki i dwa ręczniki papierowe, ale ogólnie cała reszta jest tutaj i w ogóle można zaobserwować od razu, że były to zakupy na śniadanie Andrzeja, nie? Bo tutaj jest wieża z jogurtów. Tutaj granola, żurawina, żartuję oczywiście. Ale to jest jakby 1/4 tej wyspy, nawet mniej. Przecież żartuję, Andrzejku. Wymyśliłam sobie, słuchajcie, że dawno nie jadłam gyrosa, w sensie takiej tej sałatki, dlatego kupiłam kapustę pekińską, ogórki korniszone, do tego oczywiście kukurydza, majonez mam, czosnek mam i keczup mam. No i kurczak jest właśnie tutaj. Tak, wszystko mam. Mąka, bo się skończyła. Sól. Do tego chlebki. Zawsze kupuję ten słonecznikowy, ale nie było, więc to jest jakiś biożytni chyba, czy coś takiego. Mleko, słuchajcie, tylko jedno było, te takie nietłuste i bez laktozy. Była promka na masełko, więc kupiłam 3, bo ja masełko, słuchajcie, zaraz wrzucę do zamrażarki i mam zamrożone. Potem jak potrzebuję do ciasta, to po prostu sobie odkrajwuję kawałek, jakiego go potrzebuję. Tutaj jeszcze te pomidorki, jajka, zawsze patrzę, wybieram te, które mają najdłuższy termin. Tutaj serek, boczek, szynka, no i almette. I to jest w zasadzie tyle, nic specjalnego. Gdyby ktoś był ciekaw, to te nasze zakupy kosztowały 300, dosłownie bez paru groszy. Suma rabatów? 6 dyszek. Także nie było źle. No. Nie było źle. Myślałam, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Jak na cały koszyk zakupów spodziewałam się, że będzie dużo gorzej. No, ale no i ta kola jeszcze. No ale de facto to są dwie siaty. Takie. No. To się wszystko zmieściło, dwie siatki. Jedna zgrzewka napoi i dwa komplety ręczników papierowych. Więc jakby objętościowo wcale tego nie jest aż tak dużo. Są dwie siatki. No to prawda. No. No, ale tak, dobra. Pakuję to teraz do lodówki. I wrócę do was pewnie, jak będę robiła gyrosa. I otworzysz butki. A, no to może zamiast, tak, zanim gyros, no, to jeszcze buty. Coś mam tu ciemno. Ale zakupy rozpakowane. Tu jest moja paczka w ogóle. Jakiś dziwny ma woreczek. Wydawało mi się, że rzeczy z Zalando zazwyczaj przychodzą w worku z Zalando. Ale to było zapakowane w sklepie. Ale no właśnie, wiecie co? Bo zdziwiło mnie to, że jak kupowałam to przez Zalando, ale widziałam, że z konkretnego sklepu będą mi to wysyłać. To był jakiś sklep, który się mieści w Lublinie. Także tak. Otwórzmy to. Słuchajcie, po raz pierwszy od bardzo dawna będę miała buty z Pumy, bo zawsze wydawało mi się, że Puma robi gówniane buty. W sensie, jak kupowałam buty, nie wiem, Najacza albo Adidasa, to wydawało mi się, czy Reeboka nawet, to wydawało mi się po prostu, że one żyły dłużej. Więc tak, taka trochę nowość dla mnie. Andrzeju, schowaj to. Co? Bo tak stoisz na tym. Nie, ja ci chciałem pomóc po prostu, no. Jedziesz. No, więc mamy budki, Pumy. Pokazuj. Karina się nazywają. To jest, słuchajcie, klasyczny but, taki, w którym ja chodzę najczęściej. Czekajcie, to jest ładnie pozawijane. O, proszę, taki model to jest. Na takiej grubej podeszwie, czarno-biały. Wydaje mi się, że całkiem ładny. Na nodze wyglądał zgrabnie. Ja mam teraz, słuchajcie, dosyć podobne buty. Poczekajcie, pokażę wam. Dosyć podobne buty z Reeboka, tylko one już zapomniały o tym, że były kiedyś białe, nie? No i ta skóra już jest taka wymiętolona, bo chodzę w nich chyba
2 lata. Jestem ciekawa, czy będzie mi się wygodnie nosiło. Zawsze mam taki problem w butach, że muszę niestety wkładać sobie do nich taką wkładkę z podwyższeniem pod samą piętę, dlatego że mam bardzo wystające kostki i zazwyczaj sobie je tutaj o te ranty... Co robię? Ocierasz. Ocieram. Kaleczę. No, wydawało się całkiem wygodne, jak mierzyłam je w sklepie. Wyglądają, wydaje mi się, że naprawdę spoko. No i mamy bardzo fajną cenę. Wyszły za 194 zł chyba? Także gituwa. Jestem zadowolona. W sensie wizualnie bardzo mi się podobają. Obawiam się tylko, jak długo ze mną przeżyją, bo tak jak mówię, nie mam jakichś specjalnie dobrych doświadczeń z butami Pumy. Ale oby z tymi było lepiej. No i wracam do was. Będziemy robić tego grosa. Powiem wam, że mój dzisiejszy humor to jest takie mocne 2 na 10. Także raczej średnio. Ale odcinek o tym, dlaczego myślę, że będzie kolejny, jak już odbębnię jeszcze kilka wizyt lekarskich i będę mogła podzielić się jakimiś sensownymi, konkretnymi już rzeczami. A teraz bierzemy się do roboty, czyli za kapustkę, za ogóreczki. Ogórki pokrojone, kukurydza też odsączona. Ja mam, słuchajcie, teraz taką ścierkę, którą sobie oznaczyłam, obcinając jej metkę, żebym wiedziała, że to ścierka, która mi nie służy do sprzątania, tylko do odciskania właśnie, bo będę sobie teraz wkładać te ogóreczki tutaj i będę je nad zlewem odciskać, bo nie chcę, żeby potem wiecie, żeby to mi puściło wodę i żeby ten gros mi się zalał, także zaczynamy odciskanie. Zapanował tu lekki chaos, słuchajcie. Ale sos zrobiłam go więcej niż widzieliście wcześniej na przebitkach. Zużyłam cały ten majonez i ja w ogóle robię to w proporcji takiej, że jest pół na pół majonez z jogurtem naturalnym. Ale wiecie, to jest kwestia gustu. Ja też daję sporo czosnku, a nie każdy lubi. Zobaczcie w ogóle, jak ogórki zmniejszyły swoją objętość. Tak samo jak kukurydza, tutaj mam już pokrojoną sałatę, czy te kłąbki, to już nie będę z tego raczej korzystać, bo tutaj wiecie, są już takie te grube, te cuszki tylko. Więc tak, tutaj jogurt, to Andrzej pewnie zje na śniadanie. Mam taką fajną pokrywkę z Lidla, więc to przykrywam i z powrotem do lodówki. Ogarnę to i słuchajcie, już będę tą sałatkę składać. A, no i jeszcze kurczak oczywiście. Kurczak jest tutaj, smażyłku Andrzej jest. Pycha. No. Yummy.